Jak dobrze wiecie, nie mogę sobie odmówić kolejnych odsłon cyklu o Nelu Durandzie, a kolejna powieść właśnie z tej serii jest najbardziej kobiecą odsłoną tego cyklu. Zobaczcie zresztą sami. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny wiosenny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Nel Durand powraca w kolejnej odsłonie swoich przygód, czyli w zabójczym tropie Wiesława Rybskiego w wielkobukowym patronacie od wydawnictwa Poligraf. I jak dobrze wiecie, powieści Wiesława Rybskiego wyróżniają wyjątkowe, silne kobiece bohaterki. I powiem Wam, że zabójczy trop jednak jest jedną z najbardziej kobiecych odsłon tego cyklu właśnie. I jedną z moich najulubieńszych. Nel Durand, szef światowej sławy koncernu, podejmuje współpracę z nowym kontrahentem z Korei Południowej. I to właśnie podczas tego biznesowego spotkania poznaje przebojową, kontrowersyjną Han Roan. Ona jest właśnie właścicielką owej stoczni, z którą Nel ma podjąć współpracę, ale także kontrowersyjną pisarką, która zrobiła niemałe zamieszanie w czytelniczym świecie. Nel nie wie jednak, że pozycja Han Roan w firmie jest zagrożona, a jej życie wisi na włosku. I jak to z Nelem bywa, zostaje wplątany w rodzinną aferę, a jego cel jest prosty. Musi uratować piękną kobietę przed śmiercią. Jeśli pamiętacie moje poprzednie filmy o odsłonach cyklu o Nel Durandzie, to dobrze wiecie, że Nel Durand lubi tajemnicze i niezbadane zakątki Dalekiego Wschodu. I tym razem, kochani, z Korei Południowej trafia na Guam, by stamtąd finałowy pojedynek stoczyć w Darwin w Australii. Dlatego, że to właśnie z Australii pochodzi ta nietuzinkowa, silna bohaterka zabójczego tropu, kobieta, która jest nie tylko właścicielką inżynieryjnego giganta, ale która musi teraz walczyć o swoje życie. Wiesław Rybski w tej kolejnej odsłonie przygód o Nel Durandzie w tak charakterystyczny dla siebie sposób, z nieco cynicznym, nieco rubasznym humorem, wbijając szpilę od czasu do czasu, ukazał świat kobiet zdominowanych przez mężczyzn. Kobiet, które cały czas muszą udowadniać swoją wartość, które cały czas muszą udowadniać swoje kompetencje. Mamy tutaj rodzinne biznesy, mamy tutaj niezależne firmy, ale mamy tutaj również tajemnice rodów Dalekiego Wschodu, w których według bezwzględnej tradycji kobieta musi zajmować miejsce za swoim mężczyzną. Nigdy odwrotnie. Natomiast kobieta, która burzy ten porządek, która zmienia postać rzeczy, która chce odebrać innym pozycję, staje się wrogiem numer jeden. No i musi uciekać. I powiem Wam, że chociaż to jest kolejny tom przygód Nela Duranda, jednak Nel Durand jest tutaj na prowadzeniu, to jednak te jego łóżkowe perypetie i sercowe intrygi zeszły na drugi plan. Zabójczy trop to jest opowieść o silnych, bezwzględnych kobietach, które w tym zdominowanym przez świecie mężczyzn gotowe są zrobić wszystko, by przetrwać, by przeżyć. Nie zawahają się tutaj przed niczym, nawet jeżeli mają zniszczyć same siebie. Jeśli lubicie, kochani, sensacyjne opowieści w tym najbardziej klasycznym stylu, w których nie tylko dostajemy szalone perypetie i niebezpieczeństwa, ale także ten hamulec bezpieczeństwa, który zapewnia nam status quo, to sięgajcie po książki Wiesława Rybskiego, sięgajcie po jego cykl z Nelem Durandem i sięgajcie po Zabójczy trop. A jako, że tak nietypowo teraz z Nelem Durandem odwiedzamy Australię, to ja Wam dorzucę trzy jeszcze opowieści z Australią w tle właśnie. Człowiek nietoperz, UNESBO, i jest to pierwsza odsłona przygód kryminalnych Harry'ego Hole'a, tak nietypowa, bo w rozpalonej, rozbielonej Australii, która jest jakby odwrotnością pokrytej śniegiem Skandynawii. Miasteczko Crimson Lake, Candice Fox, czyli brutalny kryminał prosto z australijskich bagien o parze wyrzutków, których dogania bezwzględna przeszłość. I wielkie kłamstewka, Lian Moriarty, i mamy tutaj niewielką społeczność bogatych ludzi na przedmieściach Sydney, mamy tutaj niefortunną plotkę, mamy tajemnicę, mamy nieudane małżeństwo i zagadkę pewnej śmierci. A wszystko to cudownie niebanalne, nieco mroczne, z czarnym, zaskakującym humorem i niesamowitą kobiecą opowieścią.
A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Poligraf zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was dwa egzemplarze Zabójczego Tropu do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: jaka jest Wasza ulubiona historia sensacyjna? Może to być film, komiks, serial, może to być książka. Do Was należy wybór. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca czerwca, a ja na dniach wybiorę dwoje zwycięzców. Jak dobrze wiecie, mam prawdziwą słabość do powieści Wiesława Rybskiego. Jeżeli lubicie dobre sensacje, to sięgnijcie i poczytajcie. Zapraszam Was też do innych filmików o Nelly Durandzie właśnie i o książkach Wiesława Rybskiego. Jeżeli chcecie też poczytać trochę, to zapraszam na bloga. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na podsumowanie kwietnia moich ulubieńców miesiąca i na Book Haul, czyli zdobycze książkowe. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Booku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!